Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w moim ogrodzie w Anglii, w Toadpool. Dzisiaj tutaj nagrywam vloga. Jest druga połowa marca. Zobaczcie, jaka jestem rozebrana, dlatego, bo mieliśmy kilka naprawdę ciepłych dni, chociaż w przyszłym tygodniu ma być zimno. Jeszcze o tym porozmawiamy, ale na razie jest ciepło, więc ja z tego jak najbardziej korzystam. Teraz jest według kalendarza biodynamicznego kwadra uprawy, więc dobrze jest zająć się uprawą, a niekoniecznie wysadzaniem czy wysiewaniem roślin. Ale o tym oczywiście też dzisiaj będziemy mówić. Zobaczcie, marzec, nareszcie w ogrodzie się zazielenia, chociaż w Anglii trawka zielona to jest właściwie przez cały sezon, ale na rabatach zaczyna być kolorowo. Tutaj u mnie pierwsze rośliny, które kwitną, to są laki pachnące, które uprawiam po prostu jako roślinę wieloletnią, chociaż one są tutaj w swoim trzecim roku i są takie duże, dlatego takie gęste i pięknie już kwitną, bardzo ładnie pachną i też w związku z tym, że one pachną i że są żółte, tak, szczególnie popularne dla tych pierwszych owadów, które teraz tutaj latają, to one są podczas dnia, kiedy jest słońce, całkowicie obsiądnięte przez różnego rodzaju owady. I to jest bardzo fajne, ponieważ o tej porze roku pierwsze obloty owadów, one potrzebują czegoś, a niewiele teraz kwitnie. Dlatego to jest wielka radość. Pierwsze kwiaty, zielenina na rabacie, tutaj wychodzą czosnki ozdobne, tutaj jedna odmiana czosnku, tutaj druga odmiana czosnku. Oczywiście to jest fajne, ale no też bardzo ważne jest, żeby teraz, przed wybuchem tej całej zieleniny, jeszcze mieć czas, żeby ostatecznie posprzątać bałagan na tych rabatach. Jeżeli nie macie jeszcze ich przyciętych, to przyciąć. No i po prostu sprawić, żeby one w ten sezon weszły w jak najlepszym stanie. Ja wiem, że w Polsce też jest dosyć sucho i w Anglii też jest dosyć sucho, a ta rabata jest szczególnie sucha, bo tutaj przed domem jest bardzo, bardzo kiepska ziemia. Mówiłam Wam, że tutaj kiedyś była kopalnia odkrywkowa. Tutaj jest bardzo dużo tego naprawdę kiepskiego podłoża pokopalnianego. W związku z tym tutaj jest naprawdę sucho. Pomimo tego, że ściółkujemy teraz co jesień jakąś dobrą materią organiczną albo kompostem, albo przekompostowanymi zrębkami z wierzby. Ale nadal jest sucho, dlatego dzisiaj, słuchajcie, pomimo tego, że tutaj są, na przykład widzę tutaj są, jest trawa, zaczyna wyrastać, bo te siewki tutaj, to jest nigella, czyli czarnuszka, tak? Tych siewek nie będę dotykała. One tutaj ładnie urosną w piękne kwiaty. Tych siewek mam tutaj sporo. Tutaj muszę pomóc jakieś roślinie, bo tutaj widzę, że próbuje się przebić, ale tutaj już widzę, że jest trawa i teraz na dobrą sprawę nie jest dobry okres, żeby odchwaszać, bo jest sucho i te chwasty bardzo kiepsko wychodzą z ziemi. Dlatego nie będę tego robiła, a poza tym pewnie wyrwę je bez korzenia i potem sobie zrobię więcej pracy. Nie będę robiła na tej rabacie, ale chciałabym Wam pokazać, jak odnawiam po zimie rabatę z innej części, z tamtej strony. Chodźcie, pokażę Wam. Ja zazwyczaj zaczynam pielęgnację moich rabat od tego, żeby po zimie, tak? Żeby im troszeczkę wyznaczyć lepszą krawędź. Zobaczcie, tutaj właściwie teraz nie ma krawędzi. Tu są chwasty, trawa przerośnięta. Nie widać w ogóle, gdzie ta rabata się zaczyna, a gdzie kończy. Dlatego jeżeli macie jakąś inną krawędź pomiędzy rabatą a trawnikiem, na przykład albo z jakiegoś bruku tak naturalnego, albo może takie metalowe krawędzie, jakie mam u siebie w ogrodzie wzgórzałem, to jest zupełnie inna sprawa. To jest pielęgnacja troszkę inna. Ale tutaj ja będę musiała fizycznie po prostu się wbić i usunąć wszystko to, co jest na krawędzi. Chciałabym, żeby ta krawędź była bardzo czyściutka i bardzo prościutka, żeby później po prostu nic innego nie trzeba było z tym robić, tylko przychodzić raz na jakiś czas i albo wycinać tymi nożycami bocznymi, które nazywają się edging shear po angielsku, które pokazywałam Wam już w zeszłym roku. To są one tutaj, o właśnie te. Ale to zaraz będziemy jeszcze nimi pracować. Albo oczywiście taką żyłką, też można taką krawędź pielęgnować żyłką. Zobacz,
zobaczcie, tutaj z tej strony na rabacie jest tak trawa, już ta krawędź jest odnowiona i jest pielęgnowana właśnie co tydzień, bo tutaj naprawdę było ciepło, ta trawa mocno rosła. Co tydzień jest pielęgnowana tak, że właśnie przycinam tą krawędź jeszcze nożycami. I wtedy ogród, nawet jak jest bałagan wszędzie, to wygląda porządnie. Ja tak uważam. Dlatego właśnie teraz zainwestuję mój czas w to, żeby przywrócić tej rabacie ładnego wyglądu właśnie przez przede wszystkim na początku przywracanie jej krawędzi. Normalnie bym to zrobiła tylko za pomocą tych właśnie bocznych nożyc edging shears, ale podejrzewam, że tutaj będę musiała troszeczkę się wbić również szpadlem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Także zaczynam. Nie wiem tak naprawdę jeszcze, jak to będzie źle czy dobrze, dlatego zaczynam od tego, żeby w ogóle zobaczyć, czy się tutaj da. Czy tutaj w ogóle jeszcze jakaś krawędź z zeszłego roku została. Troszkę się wbijam w ziemię, to jest miękka ziemia, bo ta rabata jest często ściółkowana, więc ta ziemia jest miękka, więc wbijam się w ziemię, czy jest tutaj jakaś linia, tak? Na razie jest, jak widzicie, dosyć prosta linia i to mnie cieszy, bo to oznacza, oj tak, haha, bo to oznacza, że praca na tej rabacie dzisiaj będzie dla mnie o wiele łatwiejsza, tak? Dlatego, że gdyby tutaj nie było tej możliwości, to musiałabym położyć deskę wzdłuż, jeżeli to jest prosta linia, albo wąż ogrodowy do wody, do podlewania, gdyby to była nie prosta linia, jakaś taka bardziej organiczna i według tego tą linię odkroić. Ale zobaczymy, może uda się bez robienia tego, dlatego, bo mi się trochę nie chce. O, tutaj jakieś drewienko mi weszło. Także zobaczcie, próbuję tą linię najpierw wykroić. Wiecie, co to jest satysfakcjonujące, bo wiem, że zaraz będzie tutaj pięknie. Także nie przejmuję się, że muszę się trochę spocić, bo to jest podobno zdrowe. Gdzieniegdzie są kamienie, więc trzeba tam wsadzić rękę i te kamienie usunąć. Szczególnie, że po tej kopalni tutaj jest pełno kamieni. I zobaczcie, pewnie jakieś drewno i po prostu wycinam równą krawędź, jak tylko daleko mogę, okej. Potem jak wytnę do końca tą krawędź, coraz trudniej jest tutaj, bo tutaj w ogóle jest jakieś składowisko kamieni, będę musiała tutaj chyba indywidualnie podejść do tej sprawy. Teraz będę, och, ale fajnie, przyjemnie. Zaraz przyjdę teraz z wiaderkiem, założę rękawiczki i będę oczyszczała po prostu tą linię i zobaczycie, jakie to jest satysfakcjonujące, jak szybko robi się piękna, czarna krawędź. Żeby ta krawędź ładnie wyglądała, to po tym jak przeszłam tutaj z tymi z widełkami, dlatego, bo te widełki o wiele lepiej się sprawdzają niż duże widły przy takich delikatnych robótkach. W związku z tym, że troszeczkę tutaj nabruździłam przy tej krawędzi, to teraz jeszcze ją poprawię za pomocą ostrego szpadla. O, tutaj mam szpadel. To jest jeden z tych niewielu razy, kiedy używam szpadel w ogrodzie. Dlatego, że tak jak wiecie, nie przekopuję. Także delikatnie wkładam szpadel w dół, jak najbardziej pionowo jak się da. Kilka centymetrów, może 2 centymetry. I tą ziemię wrzucam do środka, tak? I potem będzie mi łatwiej tutaj iść wzdłuż tej krawędzi z nożami tymi bocznymi, albo z żyłką, żeby to przyciąć, żeby było ładnie pod linijkę. No i ta ziemia sobie idzie z powrotem na rabatę. O! Ekstra. No dobra, zobaczcie, jak ładnie. Trochę jest różnica. Od razu widać, że ktoś kocha tą rabatę i się nią zajmuje. I to jest pierwsza rzecz. Krawędź musi być, tak? To jest bardzo, bardzo ważne. No, ale oczywiście
jest druga połowa marca, tak jak mówiłam, jest ciepło. W związku z tym zazieleniają się nie tylko byliny, ale również rośliny jednoroczne. Dlatego następnym krokiem koniecznie, bo tutaj wiadomo, że przy okazji robienia krawędzi, to żeście na pewno, to ja i tak i wy będziecie to robić, usunęłam chwasty. Tutaj wiele z tych chwastów to były rośliny wieloletnie, jak trawa, jak mniszki, ale tutaj też się rozpanoszyły chwasty jednoroczne, dlatego że właśnie teraz również kiełkują chwasty jednoroczne. Tutaj mam takie fajne skupisko. Zobaczcie, za każdym razem jak wyrywam chwasty, to jak najwięcej ziemi obsypuję, żeby zabierać z rabaty zawsze jak najmniej ziemi, tak? No i tutaj też tymi widełkami podważam. Nie przekopuję, tylko podważam i wyrywam delikatnie. Wiecie, jak ściółkowana jest rabata, to naprawdę to bardzo, bardzo łatwo idzie. To są wszystko rośliny jednoroczne, które tutaj się pewnie jakoś tam nasiały z wiatrem. Jakaś trawka jednoroczna i tutaj to, ale bardzo łatwo wychodzi. O, tutaj jeden mniszek, przy tym mniszek ma długie, oczywiście długi korzeń, więc trzeba uważać, bo tutaj akurat rośnie ciemiernik, ale zobaczcie, jak jest rabata ściółkowana, jak jest miękka ziemia, jak łatwo wychodzą korzenie, nawet takie długie, palowe korzenie mniszka. Także tutaj mamy ok, znośnie, te chwasty jednoroczne mniej więcej ogarnięte. No i to są chwasty. No i następna rzecz na takiej rabacie, to oczywiście trzeba co nieco po zimie przyciąć. Tutaj akurat, jak widzicie, nie ma tak strasznie bylin dużo do przycięcia, ponieważ tutaj rosną, tego jeszcze nie widać, ale tutaj rosną ostróżki. I ostróżki były przycinane jesienią, dlatego że to są raczej kwiaty, które przycinamy jesienią do ziemi. Ale została jeszcze makleja. I tą makleję teraz trzeba przyciąć do ziemi, do samej ziemi. Nie wiem, czy uprawiacie tą roślinę. To jest bardzo ładna roślina, chociaż mocno czasami się potrafi rozpanoszyć na rabacie. Do samej ziemi. O, tutaj jest, zobaczcie. Zobaczcie, tutaj jest nowy pęd maklei, tutaj rośnie. O, bardzo ładny. Tutaj jest nowy pęd maklei. O, proszę uprzejmie. Widzicie, jakie fajne ma liście? Ona chyba w Polsce też rośnie w naszym klimacie. Może nie wszędzie, bo jak macie jakiś chłodniejszy ogród, to niekoniecznie, ale ogólnie to przeżywa w Polsce. Teraz jeszcze do końca przycnę resztę pędów maklei. I ważniejsze jest to, no bo to wiadomo, że te pędy trzeba przyciąć, bo są suche i brzydkie. To nie żadna filozofia. Ale ważniejsze jest to, ja o tym bardzo często mówię i na pewno już o tym wiecie, jeżeli oglądacie vlogi, ale koniecznie trzeba przyciąć kwiatostan, liście, zeszłoroczne liście ciemierników. Dlatego, żeby one były widoczne, jak będą kwitły. Tutaj wszystkie liście ja już wycięłam wcześniej, dlatego, że one mnie denerwowały. Ale jeszcze jest dobry okres na przycinanie tych liści. Jeszcze nie jest za późno. I uwierzcie mi, to będzie ogromna różnica. Tu jest, są przycięte liście, tutaj jeszcze nie są przycięte. W związku z tym muszę się... I do samego dołu przycinamy te liście. Ja wam pokazywałam kilka chyba tygodni temu, jak przycinałam w innym ogrodzie, w Renisha Hall, też liście. I to te rośliny będą zupełnie inaczej wyglądały. To jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego, że jak zostawicie te liście na rabacie, to zobaczcie, co się stanie. To są liście sprzed dwóch lat, sprzed dwóch sezonów. One po prostu dostaną chorób grzybowych, a szczególnie takiej czarnej plamistości, która potem wychodzi na liście. Widzicie, tu już się przynosi na liście. Dlatego trzeba się tych starych liści koniecznie z ciemierników pozbywać. A poza tym to są zeszłoroczne liście. One już tutaj, te rośliny, zupełnie nie są potrzebne, bo wychodzą te cudne młode liski, które teraz będą fotosyntezowały i karmiły roślinę. Także ja tutaj do końca muszę te liście przyciąć i zaraz przeniosę się na następną rabatę, to znaczy na następny ciemiernik, bo tam też chyba jakieś są liście. O, tutaj już mamy prawie wszystkie liście wycięte. O, tutaj jest ok. Tutaj idzie piwonia. Ta piwonia ma piękne pąki. Tu jest piwonia, tam jest piwonia, tutaj będą naparstnice ładne. Ważne jest to, że teraz na rabatach, zobaczcie, zrobiło się trochę miejsca, tak? Zrobiło się więcej miejsca i teraz wiem, co mogę tak naprawdę więcej na niej zrobić. Jak widzicie, tutaj są hiacynty i narcyzy i troszkę szafirków.
Tutaj jest to różowe hiacynty, taka mieszanka hiacyntów, ponieważ tutaj co roku wysadzam wszystkie moje hiacynty, które rosną w domu w Donicach. Także zaraz przyniosę tutaj moje hiacynty, które były różowe i po prostu je tutaj posadzę pomiędzy innymi roślinami, tylko najpierw tych hiacynty obetnę kwiatostany. Tak, także ja tutaj wcisnę jeszcze te hiacynty, a później jak te cebulowe przekwitną, jak ciemierniki przekwitną, to tutaj zrobi się sporo miejsca na rośliny jednoroczne i wtedy dosadzę tutaj rośliny jednoroczne. No i co? I teraz będzie ważne to tak naprawdę, żeby cały czas pielęgnować tą krawędź. Dlatego już teraz to zrobię. Wezmę te nożyce. O, właśnie te. I przytnę krawędź, żeby naprawdę już ta rabata wyglądała tak, że mogę ją zostawić aż do momentu, kiedy, no jeszcze wysadzę te hiacynty, aż do momentu, kiedy po 15 maja, bo tak samo w Anglii, jak i w Polsce, po 15 maja będę mogła dosadzać rośliny jednoroczne. Także bardzo proste, jeżeli macie takie nożyce, to ustawiacie je pod kątem 45 stopni i pięknie sobie przycinacie tą krawędź. Oczywiście dbając również o to, żeby przycinać często samą trawę, tak? Dlatego, że to jedno z drugim jest połączone. Musi być krawędź ładnie przycięta, ale również chociażby tutaj przy tej krawędzi chociażby przejechać tak kosiarką na jedną szerokość, tak? Nie musicie wszystkiej całej trawy w ogrodzie kosić, tak? No wiemy o tym, że nie trzeba. A potem tą trawę możecie albo zebrać, albo zostawić i ona w suchy dzień spokojnie sobie sama obumrze na rabacie. I tyle. Naprawdę, zobaczcie, jak mało czasu to zajęło, a jakie fajne efekty można osiągnąć. Na tej rabacie, jak widzicie, już zrobiłam krawędź i też już ją całkiem oczyściłam z chwastów, przycięłam. Tutaj są znowuż inne laki pachnące. Zobaczcie, takie piękne, czerwone, krwiste laki pachnące. Odmiana nazywa się Wulkan bodajże, jest naprawdę piękna, ale to też jest ich drugi już rok, tak, właściwie trzeci już rok. I chyba już teraz wiem, dlaczego laki uprawia się tylko na jeden sezon, a nie na wiele, wiele lat, chociaż wytrzymują zimę. Dlatego, że po pierwszym sezonie niestety się mocno wykładają, są długie i takie drzewiaste się robią, tak? Tutaj, zobaczcie, jaki długi ten pęd jest. I po prostu tutaj ciężko w ogóle potem coś robić. Poza tym nie wyglądają za ładnie. Ciężko się tutaj przycina tę krawędź, ciężko się przycina trawę, więc może dlatego faktycznie je się traktuje właściwie jako, to jest roślina nadal dwuletnia, ale jako taką, która tylko raz zakwitnie w ogrodzie. I pewnie też będę tak traktowała je w przyszłym roku, ale poeksperymentowałam. No i oczywiście one kwitną o wiele wcześniej niż te, które miały o jeden rok mniej, tak? Więc troszeczkę tutaj nie wiadomo, co z tym zrobić. Dlatego człowiek jest trochę chytry i chciałby, żeby w ogrodzie już coś kwitło bardzo wcześnie, a one kwitną już kilka dobrych tygodni. Tutaj takie martwe części po prostu obcinam, tak? Ale one u nas wzgorzałem też rosną. Także możecie sobie spokojnie też tak łatwo, w taki łatwy sposób szybko przywrócić rabatki swoje do ładnego wyglądu. Róża też przycięta. Jelly pomaga. Jelly pomaga w ten sposób, że się przyczepiła do mojej kocimiętki, którą tutaj teraz ładnie, jak przycięłam inne rośliny, że tak powiem, ją wyeksponowałam. No i Jelly teraz cały czas chodzi, obgryza mi tą kocimiętkę i niszczy. To jest kot niszczy się. Rabaty również pielęgnujemy teraz wzgorzałem, przygotowujemy się do sezonu. Prowadziliśmy w ostatni weekend warsztaty, w następny weekend warsztaty, potem 23 kwietnia, słuchajcie, otwieramy już ogród do zwiedzania, także dużo, dużo się dzieje w tym roku, całkowicie są nowe części ogrodu. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zajmiemy się już robieniem nowych tabliczek informacyjnych, które będziemy mogli rozstawić w ogrodzie. Naprawdę fantastycznie, tutaj są tak naprawdę już moje ostatnie tygodnie w tym ogrodzie, kiedy nie jeżdżę tam i z powrotem do Polski. Dlatego jeszcze jesteśmy stop tu, ale za niedługo będę pokazywała Wam ogród zgorzałem. I tutaj przy tej okazji chciałabym bardzo, bardzo podziękować moim patronom, dzięki którym prace w ogrodzie zgorzałem coraz szybciej idą i no, są fundusze na to, żeby właśnie robić tą nową część ogrodu edukacyjną. Także dzięki Wam.
patroni, ten ogród jest coraz bardziej ciekawy i coraz bardziej inspirujący dla ludzi, jak prowadzić ich własne ogrody ekologiczne w taki sposób, żeby za bardzo nie ingerować w naturę. Także jeszcze raz wielkie dzięki, a ci, którzy mają ochotę zostać patronami, to niech sobie wejdą w ten link pod spodem i zobaczą, o co w tym wszystkim chodzi. Okej, wracamy do rabat. Rabatka malutka, fajna, rośliny dwuletnie kwitną, rośliny wieloletnie zaczynają wychodzić, ale o tej porze roku, tak jak mówiłam Wam wcześniej, nie wysadzam do ogrodu właściwie jeszcze większości kwiatów jednorocznych, dlatego że kwiaty jednoroczne tradycyjnie boją się mrozów, dlatego mogę je do ogrodu posadzić dopiero tak naprawdę po 15 maja. Ale są kwiaty jednoroczne, które nie boją się chłodów i jeżeli wysiejecie je wystarczająco wcześnie, na przykład w zeszłym roku możecie wysiewać je już jesienią albo wczesną wiosną gdzieś na parapecie i potem żeście je hartowali w szklarni, to możecie je już teraz wysadzać do ogrodu i ja zaraz będę to robiła. Słuchajcie, oczywiście na pewno wiecie, że mówię o groszkach pachnących, tak? Groszki pachnące nie boją się chłodu, nie boją się przymrozków i jeżeli są wystarczająco duże, to można je wysadzać. I właśnie zaraz Wam pokażę, jak ja będę wysadzała moje groszki. Także do wysadzania groszków do ogrodu potrzebne są przede wszystkim groszki pachnące i zwróćcie uwagę na to, że one są też już przycięte. A dlaczego przycięte w ogóle są groszki? W ogóle przecież to są rośliny pnące, więc po co przycinać? Słuchajcie, po to, żeby one się pięknie rozkrzewiły później. Zobaczcie, tutaj każdy groszek jest przycięty nad około czwartym lub piątym liściem. Czyli tutaj liczymy raz, dwa, trzy, cztery. Perfekt. Tutaj było przycięte. Troszkę za wysoko, ale to nic, bo tak naprawdę powinno się przycinać zaraz nad węzłem. Ale zobaczcie, teraz tutaj ten groszek już wypuszcza jeden pęd i to będzie długaśny pęd. Drugi pęd, trzeci i czwarty. I naprawdę na jednej roślinie cztery duże pędy mi wystarczą, żeby się pieły tutaj po tej konstrukcji, bo oczywiście groszki tradycyjnie będą się pieły, będę im troszkę pomagała, ale one mają wąsy po tym moim tunelu. Także pamiętajcie, nie pozwalajcie groszkom pachnącym, żeby już na etapie rozsady się za bardzo wyciągnęły, bo to nie ma sensu. Wtedy będziecie mieli nierównomiernie rozłożone kwiaty, tak? Te kwiaty na samej górze pędu będą największe, najpiękniejsze, ale tylko na jeden zbiór, tak na dobrą sprawę, a cała reszta będzie troszkę mniejsza. Dlatego lepiej im dać wszystkim szansę przyciąć lub uszczyknąć nad czwartym liściem i wtedy one się pięknie, równomiernie po różnych stronach rozkrzewią. Także nic prostszego. Ja mam takie specjalne tutaj, zobaczcie, to są takie specjalne multiplaty. Ja je kupiłam w Anglii. Nie wiem, czy można je kupić w Polsce jeszcze, ale będę szukała. Może dam radę, żebyśmy mieli je u siebie wzgorzałem, żeby można było sprzedawać, ale to nie jest takie proste. Niektóre rzeczy, które naprawdę chcemy, musimy zamawiać z zagranicy. Na przykład zamówiliśmy już nasze motyczki szwajcarskie, więc jeżeli chcecie te motyczki w tym roku kupić, to będziecie musieli się zgłosić niedługo do nas i sobie zarezerwować. I też takie właśnie multiplaty będziemy próbowali szukać w Niemczech tym razem, bo dostałam cynka, że w Niemczech jest producent. Zobaczcie, jakie są fajne. One są takie długaśne, dlatego że takie rośliny jak groszki pachnące i w ogóle inne groszki czy bób, one mają bardzo, bardzo taki intensywny, duży, szybko rosnący system korzeniowy. I poza tym są takie fajne tutaj długie linie, więc one rosną w dół te korzenie i później jeszcze w dodatku się otwierają. O, proszę uprzejmie, tadam, tutaj akurat nie wszędzie te groszki wyrosły, ale zobaczcie, o. Teraz jest perfect time, czyli najlepszy czas, żeby te groszki wysadzić, bo tutaj na dole już zaczynają wychodzić na maksa korzenie. Dlatego potem takiego groszeczka wyjmujemy, taką bułeczkę możemy wysunąć tutaj już na miejsce, gdzie będzie sobie rósł. To są zeszłoroczne jeszcze jakieś rzeczy, przy okazji można coś odchwaścić, także będziemy mieli. Słuchajcie, dajcie im sporo miejsca, tak? Dlatego że groszki są duże, dlatego nie sadźcie ich tak bardzo, bardzo blisko siebie. Wyciągam sobie, kładę tu, jeden będzie tu. Zaraz sobie dokładnie policzę jeszcze, ile mam tych groszków i ładnie je rozłożę tutaj wzdłuż tych dwóch części mojego łuku. Oczywiście, że będą się potem w środku spotkały, tak? Także trochę matematyki ogrodnik też musi mieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na ten, na pięć. 2 hours later. Takie multi... Gęsi sobie tutaj latają, my tutaj mamy takie piękne widoki.
normalnie jak film naturalistyczny, wszędzie mamy tutaj dookoła nas ptaki, zwierzęta, no coś pięknego. Niektóre z nich podjadają ogród, ale nie wszystkie. O, to jeszcze są groszki. Tutaj muszę posprzątać po sobie. Aha, to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że jeżeli macie takie plastikowe multiplaty, to pamiętajcie, że możecie używać je przez kilka lat, tak? To nie jest tak, że używacie je tylko raz i wyrzucacie, dlatego to jest właśnie fajna rzecz, że to jest taki recycling co roku, tak? One są, pamiętajcie, jak kupujecie multiplaty czy takie multidoniczki, to zawsze kupujcie jak najlepszej jakości, jak się da, nie jakieś cienkie, nie wiadomo co. Dlatego niestety te z supermarketów czasami są bardzo, bardzo kiepskie, bo one są takie cienkie. Po jednym sezonie właściwie są do niczego. A ja te mam już, nie wiem, chyba z 10 lat. Dlatego warto jest, jeżeli będziecie kupować jakiekolwiek plastikowe rzeczy do ogrodu, a szczególnie takie, które szybko się niszczą, właśnie doniczki czy multiplaty, to kupujcie najlepszej jakości, jak się tylko da. To będzie najbardziej ekologiczne. Także ja sobie odkładam z powrotem te moje śmieszne, długie doniczki, które w Anglii nazywają się root trainers, tak? Czyli takie specjalne multiplaty do wydłużania albo do długich korzeni. Dobra, to jest zrobione. Rozłożyłam sobie tutaj równomiernie po dwóch stronach tego łuku po 9 groszków i teraz będę je sadzić. I wiecie co, zazwyczaj jak sadzę w ogóle wszystkie sadzonki, to zanim zakopię te sadzonki, to je porządnie podleję. I potem dopiero zakopię. Ale dzisiaj zrobię to inaczej, ponieważ one mają bardzo kiepski system korzeniowy. Nie powiem dlaczego, nie powiem w ogóle jaka to firma i to nie jest polska firma, ale to jest w ogóle, w tym roku miałam duży problem z tą firmą, bo bardzo kiepsko mi wszystko od nich kiełkowało, łącznie z takimi rzeczami jak buraki i takie coś. Także człowiek od razu wie, jak jakaś roślina, jak jakieś nasiona są stare czy nie, dlatego że po prostu widać, że to źle kiełkuje. A wiecie, akurat groszki pachnące to są takie rośliny, które kiełkują tak łatwo, że naprawdę nigdy nie powinno być problemu. Także sadzę sobie je, będę podlewała po posadzeniu, co nie jest tutaj problemem, ponieważ tutaj jest, w ogóle ziemia jest w ogóle bardzo fajna, wilgotna, ponieważ jak widzicie, tutaj są ogromne ilości kompostu, tak? Tutaj jest kompost, na tej rabacie jest kompost, to nie są zrębki, tylko to jest, nie są te zrębki, które stosuję zazwyczaj z przekompostowanej wierzby, tylko to jest kompost taki miejski, zwykły zielony kompost miejski, tak? Czyli z lokalnych zakładów utylizacji śmieci. Jest świetny, bardzo, bardzo Wam polecam. No i teraz tak, jak posadzicie groszki pachnące do ogrodu, tak jak mówię, nie musicie się bać o to, że one nie przeżyją przymrozków albo jakiegoś lekkiego mrozu. Teraz ma być kilka ciepłych dni, więc one były w szklarni, tak były dosyć zahartowane, ale teraz w ogrodzie się zahartują przez te kilka takich ciepłych dni i nocy. No noc ciepła bez przesady, ale nie będzie przymrozków. A potem w przyszłym tygodniu, jak ma być znowu trochę zimniej, to już im nic nie będzie. A szczególnie, że tutaj dosyć zacisznie, bo to jest koło szklarni. Ale jeżeli chcecie wysadzić i się trochę martwić o nie, to nie ma sensu się martwić, to wtedy po prostu wystarczy położyć na nie agrowłókninę, tak? No i co? Kolejnym krokiem, po podlaniu oczywiście, będą dwie rzeczy, bardzo ważne dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że muszę mieć cały czas oko, one są młode i one są bardzo pysznym kąskiem dla ślimaków. Także ja muszę mieć cały czas oko na to, codziennie będę tutaj wychodziła teraz i sprawdzała, czy żadne ślimaki mi ich nie podjadają, tak? Dlatego, że to będzie dosłownie moment, jak te ślimaki mi te groszki zjedzą. Tutaj się trochę rozpanoszył karczoch, ale to nic, bo te groszki będą w końcu wyższe o wiele niż karczochy. Także będę też miała oko na takie groszki, które są w takich bardziej problematycznych miejscach, żeby miały lepsze możliwości wzrostu. Tutaj nawet może do tego stopnia, że usunę na razie te liście, bo ona ma dużo liści, ta roślina. O, proszę bardzo. Nic im się nie stanie, się zagęszczą. Ostatnie tutaj mam jeszcze. Także uważajcie na ślimaki i co ważniejsze, pewnie żeście zauważyli, że mam tutaj bardzo, 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 bardzo kiepski ten łuk. A to dlatego, że jeszcze nie mam na nim elementów zrobionych ze sznurka, bo po prostu tego sznurka nie mam. Także zaczęłam tutaj i pomiędzy tymi elementami, które są zrobione z wierzby i z leszczyny, w tym roku on był troszkę odnowiony na wiosnę, pomiędzy tymi elementami teraz będę przeciągała sznurki i generalnie będzie to będą po prostu takie kwadraty, tak? Sznurek będzie przywiązany tu i tu, potem będzie szedł tu, potem będzie następny tu, tutaj jeszcze w poprzek. Jeszcze takie te sznurki powiążę tam, gdzie będą się spotykały, żeby po prostu się nie rozlazły.
potem tych sznurków tak nie będzie widać. Dlatego, że ci, co oglądali zeszłoroczne vlogi, wiedzą, że to będzie całkowicie porośnięte przez te groszki, które właśnie teraz wysadziłam. Tylko właśnie tak jak mówię. Oprócz tego, że musicie dać im podpory, to mogą być na przykład takie wigwamy. Zobaczcie, tutaj ja zrobiłam te już moje wigwamy na ten rok, ale ja akurat na wigwamach moich uprawiam dynie ucikuri, te takie mniejsze o pomarańczowych owocach, więc wy możecie na takich wigwamach uprawiać groszki. My wzgorzałem właśnie na takich wigwamach uprawiamy groszki i w tym tygodniu, w piątek, sobotę, w niedzielę mamy super warsztaty z Sylwią Kozłowską robienia właśnie takich różnych elementów z wikliny. Także jeżeli w tym roku przegapiliście te warsztaty, bo jednak tam tych miejsc jest ograniczona liczba, to zapraszam w przyszłym roku, żebyście zapisali, dlatego że to są zawsze co roku bardzo, bardzo popularne warsztaty. Właśnie wiklina w ogrodzie dla początkujących robicie. Robimy płotki, wigwamy, różne takie fajne rzeczy i uczymy się podstawowych splotów, bo ja też nie jestem za bardzo dużym ekspertem w tej wiklinie, ale dzięki Sylwii już nauczyłam się na tyle, że mogę sobie zrobić sama taki ładny stożek. Ale ja będę uprawiała groszki tutaj, będą pięknie tutaj zarastały i będą kwiaty, to są kwiaty o najpiękniejszym zapachu, słuchajcie, więc takie groszki pachnące w bukiecikach, w domu, w każdym pokoju mały bukiecik, to jest naprawdę prawdziwy zapach lata. Także ja teraz podlewam swoje groszki i dbam, żeby ich mi nic nie zjadło. Żadne ślimaki. Słuchajcie, na szczęście nie tylko groszki pachnące świetnie znoszą chłody i przymrozki, ale również takie rośliny jak groszki jadalne. Tutaj właśnie jest groszek jadalny, taki ogrodowy, wysadzony kilka dni temu podczas kwadry korzenia. Tak, to była kwadra korzenia, kiedy fajnie było wysadzać rośliny do ogrodu. Także możecie spokojnie, jeżeli tylko Wam ziemia na to pozwoli, już w ogrodzie wysadzać nie tylko groszki pachnące, ale groszki ogrodowe, takie do jedzenia, a również bób. Tutaj jest bób, tutaj są dwa rzędy bobu. Jak widzicie, zrobiłam tutaj sobie różne śmieszne eksperymenty, różne przeróżne podpórki. Oczywiście i bób, i groszek będą potrzebowały podpórek, ale nie takich dużych. Groszek ma podpórki z pędów leszczyny, a bób ma podpórki z różnych przeróżnych pomysłów na wiklinę, bo u nas jest wikliny pełno dookoła, także się nią bawimy. Pomiędzy tymi groszkami, bobami rosną sobie tutaj jeszcze cebule. To są cebule White Lisbon, które przezimowały. Tutaj one były sadzone zeszłej jesieni. Ale zobaczcie, podlewam, dlatego że jest naprawdę sucho. Tutaj też są groszki. Jest naprawdę sucho. I te rośliny, które są, na przykład tutaj na końcu jest jeszcze dzika rukola z zeszłego roku. No tutaj rośnie już drugi rok. Te rośliny, które mają porządnie już ukorzenione, zakotwiczone korzenie w tych takich bardziej mokrych częściach gleby na dole, to one są ok. Ich nie trzeba podlewać. W ogóle nie podlewam większych warzyw w ogrodzie. Ale takie sadzonki, które poszły do gleby tylko kilka dni temu, a jest naprawdę sucho, albo nasiona, koniecznie musicie podlewać. Tutaj chyba jest jeszcze jeden rząd jakichś nasion, ale już tylko nie pamiętam jakich, muszę zobaczyć. Także to jest bardzo ważne, ponieważ ta górna warstwa gleby bardzo szybko przesycha, szczególnie kiedy macie taką lekką ściółkę. Ja mam lekką ściółkę tutaj, ponieważ ja mam przekompostowane zrębki z wierzby, tak? Więc ta ściółka jest naprawdę lekka i na górze szczególnie przesycha. Dlatego jeżeli są takie gorące dni, a tutaj przez kilka dni było 20 stopni, mocne słońce, i trochę wiatru, dlatego na pewno dobrze im to zrobi. Pamiętajcie, że ogrody warzywne trzeba podlewać, ale podlewać tylko wtedy, kiedy macie siewki, młode sadzonki i nasiona. Jak już te rośliny się ukorzenią, to nie ma co się martwić, dlatego właśnie, że my tutaj nie kopiemy, a dzięki niekopaniu to te rośliny, ta gleba ma o wiele większe szanse na to,
żeby pod spodem zachowała swoją, swoje takie właściwości mokre, tak, swoją wilgoć. Jeżeli będziemy przekopywać glebę każdego roku, to będziemy ją bardzo, bardzo mocno wysuszać. Dlatego właśnie podlewam tutaj u siebie tylko i wyłącznie siewki sadzonki, tak? Pamiętajcie o tym, nie ma sensu potem lać, chyba że macie naprawdę bardzo gorące i suche lato. Zobaczcie, tutaj mam przygotowane dwie rabaty na warzywa, które będę wysadzała na początku kwietnia, dlatego że na początek kwietnia to jest super, super okres, żeby wysadzać rośliny, nie tylko ze względu na kalendarz księżycowy, ale po prostu ogólnie to jest bardzo dobry czas, żeby do ogrodu sadzić albo siać rośliny, szczególnie w warzywniku, tak? No bo tutaj mam dużo roślin jednorocznych. Dalej mam takie zagony, troszkę tutaj miałam, niedawno się pozbyłam już całkowicie jarmuży, tam jeszcze jarmuże z zeszłego roku, ale ciekawsze jest tutaj ta rabata. Zobaczcie, na tym zagonie mam kapusty, piękne kapusty, one są już dosyć duże. Może wam tutaj troszkę pokażę, dlatego się, bo się chciałabym pochwalić. Piękne kapusty, które przetrwały zimę. Zobaczcie, tadam. One były sadzone w zeszłym roku jesienią, tak? To jest kapusta Willers Imperial, czyli taka zwykła, okrągła, biała kapusta to będzie. Piękne, duże sadzonki. Teraz tych sadzonek nie podlewam, bo tak jak wam mówiłam przed chwileczką, one już sobie pobierają wodę z tych pokładów głębszych, gdzieś tak stąd, a nie tak tylko tutaj z góry. Sałata Red Salad Bowl albo Lolo Rossa, nie pamiętam, która z nich, to nie ma znaczenia, też z zeszłego roku przetrwała, tutaj była wysadzana jesienią. Dwa rzędki tu i tu cebuli, tak? To jest cebula dopiero z nasion, ta niedawno ją wysadziłam, więc będę musiała ją podlać. Tu jest cebula White Lisbon, która była wysadzana też jesienią i teraz mamy z niej fantastyczny szczypiorek, bardzo fajny jest w ogrodzie. Tutaj idą, słuchajcie, już posiane niedawno, w zeszłym tygodniu chyba, rzodkiewki, także to też zaraz będę podlewała, bo ta górna część jest dosyć sucha, a na końcu jest szpinak, który posadziłam tutaj też w zeszłym roku. Także zobaczcie, te zimy, szczególnie w Anglii, ale w Polsce też w wielu miejscach, myśmy sporo mieli przez zimę zieleniny, na przykład pory, tutaj akurat porów nie mam, ale słuchajcie, naprawdę możecie spróbować uprawiać dużo różnych roślin, bo się wcale nie boją tak naprawdę mrozów i chłodów. Tutaj było zimno, mimo 10 stopni tutaj spokojnie było. Ale jak widzicie, uprawiam to wszystko pod taką siatką, tak? To jest bardzo ważne. Pod tą siatką nie ma wiatru, jest o wiele, wiele cieplej. Dlatego te moje uprawy tych groszków też za chwileczkę tą siatką przykryję, ale ogólnie bób i groszki później odkrywam. Dlatego, że jak już będzie troszkę cieplej, jak one zaczną kwitnąć, to chciałabym, żeby owady je zapylały, tak? No bo nam potrzebne są strączki, one muszą kwitnąć i być zapylane. Dlatego z tej rabaty, na której mam bób i groszki, zdejmę tą osłonę, jak tylko przyjdzie troszkę cieplejsza pogoda, dlatego że niestety, ale jak będzie zimno, to one mogą troszeczkę dostać kopniaczka i nie chcieć rosnąć tak dobrze. Zawsze jest dobrze taką pierzynką przykryć rośliny. No i oczywiście bardzo uważajcie, o tej porze roku będę musiała wam mówić cały czas, bardzo uważajcie na ślimaki, dlatego że ślimaki już wychodzą i zjadają, mają wielkie zęby. Ja już na tych moich groszkach znalazłam takiego wielkiego ślimaka. Słuchajcie, kolejne warzywo, które świetnie znosi zimę w ogrodzie, to jest brokuł gałązkowy. Tylko że te brokuły gałązkowe, te osoby, które są na naszych live'ach, wiedzą, że to jest roślina kontrowersyjna, ponieważ w Polsce niektóre brokuły gałązkowe, i to się nazywają early sprouting,
Purple Early Sprouting. One niektóre w Polsce są błędne i one już owocują, parę miesięcy dosłownie owocują, plonują parę miesięcy po wysiewaniu, tak? Wysiewacie wiosną, we wrześniu macie już plony. A tu chodzi o to, dlatego się nazywa early, czyli wczesny, dlatego że wcześnie właśnie plonuje. Ten taki prawdziwy broku gałązkowy Purple Early Sprouting to jest właśnie ten. I wiem, że w Polsce on też jest, dlatego że moja koleżanka Ania, którą pozdrawiam serdecznie, koło Poznania, uprawia spokojnie też właśnie te brokuły. Bardzo fajna sprawa, dlatego że one plonują, zaczynają plonować teraz. I to już jest taki brokuł, właściwie w tym tygodniu będę go zbierała, bo w tym momencie, kiedy on otworzy te swoje kwiaty, no to już jest pozamiatane, tak? Tutaj piękny jest, taki gotowy, tu będę zbierała. Im więcej zbieram, tym one więcej wypuszczają. Ale pewnie zauważyliście, że te moje brokuły wyglądają bardzo kiepsko. To znaczy, same brokuły wyglądają dobrze na szczęście, ale liście wyglądają kiepsko, dlatego że tutaj gołębie, tak, zawsze ktoś ma jakiegoś swojego wroga w ogrodzie. Ja mam takiego wroga, jeżeli chodzi o kapusty, to właśnie gołębie. Gołębie tutaj, jak ja podjeżdżam samochodem, to po prostu mi się wzbijają z tych brokułów, po tym jak zjadają mi te liście, ale tak naprawdę o tej porze roku tak strasznie mnie to nie martwi, ponieważ te liście już teraz nie muszą karmić rośliny, to znaczy nie muszą fotosyntezować, dlatego że teraz już właściwie ona jest na samym końcu swojego żywota. Ja zaraz zjem te brokuły i one pójdą na kompostownik, tak? Także to nie jest duży problem. A te takie liście brzydkie obcinam i oczywiście daję kurom, dlatego że kury uwielbiają te liście. A to tak brzydko wygląda, po prostu nie chcę, żeby to tutaj tak szpeciło. Także brokuły gałązkowe, ciekawa roślina, polecam. Ja właśnie swoje brokuły już wcinam. Także one plonują teoretycznie od lutego do maja, tak? Takie wielgaśne są, dlatego nie mogę ich przykryć. A poza tym, szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to, niech sobie te gołębie tutaj jedzą. Te gołębie są takie wielkie, grube, latające kury dosłownie. Dobra, tutaj z zeszłego roku jeszcze mamy cebulę. To jest cebula, która była wysadzana jako cebula dymka jesienią. Nie pamiętam jaka odmiana, ale to jest ważne, że to jest cebula zimująca. I tutaj mamy dwie odmiany czosnku. Jeden czosnek to jest jakiś normalnie kupiony w sklepie, a drugi czosnek to były główki czosnku, które kupiłam na targu w Kościerzynie. Piękne, duże czosnki. I to są chyba tutaj te z przodu, takie bardziej zielone. One później wyszły, o wiele dłużej czasu siedziały w ziemi. Już myślałam, że nigdy nie wyjdą. Później wyszły, ale za to teraz wyglądają lepiej. To, że czosnki albo cebule mają troszkę takie żółte końcówki, to się tym nie przejmujcie, szczególnie tutaj te czosnki, dlatego że to po prostu jest dla nich też ciężko, jak jest zimno, tak? To jest zmiana temperatury. Jak jest im zimno, to one mają takie końcówki, ale nic im nie będzie. Te czosnki teraz za parę miesięcy zakwitną, wtedy ja im te, które będą miały kwiaty, usunę im te kwiaty i później w lipcu będę zbierała te czosnki. Ale jeżeli wasze czosnki wyglądają też tak, chociaż one niby są jakieś żółte, ale to się cieszcie, bo to wyglądają świetnie. Także czosnki, cebula i to jest wysadzane w zeszłym roku, to też jest wysadzane w zeszłym roku, ale w tym roku, kilka dni temu, udało mi się wysadzić kolejne rośliny cebulowe, tak? Cebula akurat. Także tutaj są raz, dwa rzędy cebuli z dymki, tutaj taką malutkie są te cebulki, dymki, czerwona cebula, później tutaj są dwa rzędy, jedna biała cebula, też jedna czerwona cebula, ale to ogólnie jest rabata korzeniowa i będę i tak ją traktuję, dlatego że tutaj nie było nawożone żadnym obornikiem, tak? Tutaj było tylko i wyłącznie ściółkowane kompostem, a kompost jest ok, szczególnie prawdziwy kompost, nie taki, który jest jeszcze nie przerobiony, ale taki przerobiony. Także to jest rabata korzeniowa i tutaj w pierwszym rzędzie rośnie, znaczy i został wysiany niedawno rządek pasternaka, dlatego przy przejściu tutaj, dlatego że pasternak będę zbierała przyszłą zimą i jesienią późną, więc nie chcę wtedy chodzić po ziemi. Tak sobie zaplanowałam, że będę zbierała ten pasternak z tej trawy. Także pasternak, dwa rzędy cebuli, później mam dwa rzędy marchewki, żółta i pomarańczowa marchewka. Tutaj zobaczcie, to są pasternaki z zeszłego roku, one będą w tym roku pięknie kwitły, takie zielone rozety. I później właśnie mam cebulę i na końcu jeszcze mam rząd buraków. Także to są moje korzeniowe, posadzone dymki w okresie korzenia, tak? Bo to był akurat w zeszłym tygodniu, czy jakoś tak, był dobry termin do sadzenia roślin korzeniowych, ale
one będą o wiele lepiej rosły, jeżeli teraz przykryję je agrowłókniną. Uwierzcie mi, wszystkie wysiane młode roślinki do ogrodu przykrywać agrowłókniną i też wysadzane na przykład dymki o tej porze roku. Potem to nie jest takie ważne, ale o tej porze roku to jest ważne, ponieważ nie dość, że one będą lepiej miały, będą miały cieplej, więc będą kiełkowały, to jeszcze w dodatku, słuchajcie, moje ukochane gołębie albo inne ptaki nie będą tutaj przylatywały i patrzyły, a co to są te cebulki, może to są jakieś robaczki wystające z ziemi i będą je wydziobywały, bo już kilka cebulek musiałam z powrotem wsadzić do ziemi, bo już się tak właśnie zrobiły. Dlatego właśnie po posadzeniu dymek, po wysianiu korzeniowych, przykrywajcie swoje uprawy agrowłókniną i zaglądajcie, dlatego że jak one zaczną kiełkować, te marchewki, chociaż marchewki to nie są takie aż ukochane przez ślimaki, ale jak będą kiełkować, to może ślimaki będą chciały je zjeść. I w tym momencie nie musicie się w ogóle przejmować, żeby tu były jakieś, wiecie, podpory dla tej agrowłókniny. Po prostu agrowłóknina idzie wprost na te zagony. Burak, albo pasternak nie dostanę agrowłókniny, to będę musiała pomyśleć. Po deseczkach chodzę, żeby nie niszczyć gleby. I po prostu przykryję teraz tą agrowłókniną, tą rabatę i będzie miała tak fajnie jak pod pierzynką. Słuchajcie, oczywiście bardzo ważne jest, żeby wiedzieć o tej porze roku, kiedy co możecie wysadzać albo wysiewać do ogrodu. Jak widzicie, ja u siebie już zrobiłam pierwsze wysiewy wprost do gruntu i też wysadzałam rośliny do mojego ogrodu warzywnego, ale pamiętajcie o tym, że po pierwsze jestem w Anglii, więc jestem jakiś tydzień, dwa do przodu, ale to akurat dobrze, bo jeszcze macie czas się przygotować. A po drugie, mój ogród warzywny jest uprawiany w sposób non-dig. Jeżeli Was interesuje taki sposób, a jeszcze nie wiecie, o co chodzi, to koniecznie posłuchajcie podcastów Naturalnie o ogrodzie, o non-dig, czyli sposobie prowadzenia ogrodu bez przekopywania gleby. Tak? Moje rabaty, moje zagony w ogrodzie warzywnym, czy takie wzniesione, czy takie, na których przed chwileczką byliśmy, duże zagony, one są co roku ściółkowane grubą warstwą dobrze przekompostowanej materii organicznej, albo kompostu ogrodowego, albo właśnie tutaj my mamy sporo dojście do dużych ilości przekompostowanych zrębków z wierzby, tak? Ale to może być różna materia organiczna, to może być dobrze przekompostowany obornik, albo ze stajni, albo ze stajni właśnie od gospodarza, tak? Tam gdzieś są mieszane i krowa, i świnia, i kura, i wszystko tam się da. Tylko nieważne, co to jest, jaka to jest materia organiczna, musi być przekompostowana, czyli musi przypominać po prostu czarną ziemię, tak? Tutaj też właśnie na przykład jest taka czarna materia i to jest kompost. Tutaj troszkę jest bardziej sucho, dlatego że nic tutaj nie podlewam teraz, bo tu nie mam co podlewać, ale tutaj już kiełkują małe koperki, więc to miejsce akurat podlewam. Ale w związku z tym, że to jest ściółkowane, to ziemia nie jest cieplejsza, dlatego mogę szybciej sadzić i wysiewać do tej ziemi. Ale Wy możecie wyjść do swojego ogrodu i zobaczcie, czy u Was w ogrodzie już kiełkują chwasty jednoroczne. Jeżeli kiełkują chwasty jednoroczne, to znaczy, że inne rośliny jednoroczne będą kiełkowały. Czyli to jest dobry moment dla Was na robienie wysiewów wprost do gruntu, jeżeli w ten sposób chcecie uprawiać Wasze rośliny. Ja uprawiam wprost do gruntu dużo roślin korzeniowych. Właśnie buraczki, marchewka, pasternak, pietruszka, tylko i wyłącznie, tak? Ale bardzo dużo uprawiam po prostu na rozsadach wewnątrz i potem wysadzam. I pytanie wtedy, kiedy wysadzać rozsady, bo nasiona już wiecie, kiedy wysiewać. A rozsady, słuchajcie, możecie wysadzać wtedy, kiedy po pierwsze pozwoli Wam na to ziemia, czyli nie jest zamarznięta, nie jest zbyt mokra, nie jest zbyt sucha, tak? Czyli, tak jak mówię, przełom marca i kwietnia to jest super okres. A po drugie, wtedy, kiedy one są wystarczająco duże. Zobaczcie, tutaj mam takie rozsady, to były te moje wysiewy na wacikach. Tutaj są dwa różne rodzaje sałaty, tutaj jest mizuna, taka ładna czerwona i tutaj jest kalafior romanescu. I tak na dobrą sprawę, one tutaj są jeszcze według mnie za małe. Ja jeszcze poczekam równo tydzień i podejrzewam, że za tydzień będę mogła je wysadzać, bo zobaczcie, jeszcze są takie tycie, prawda? Jeszcze takie są malutkie, delikatne. Poza tym, no tutaj już ładnie te korzenie przechodzą na drugą stronę, ale one są jeszcze za małe i to będzie z nimi się stanie to, co się stało z tymi groszkami, że ta ziemia będzie odpadała od korzeni, a to też nie jest za dobre, dlatego że jak najwięcej podłoża powinno się dookoła korzenia zatrzymać. To samo z tym jarmużem, to jest jarmuż rosyjski, odmiana Ragged Jack, super roślina, ale też jeszcze chwilkę w przyszłym tygodniu to posadzę, bo ja potem wyjeżdżam, więc muszę to posadzić. Tutaj jest kalafior poranek, polska odmiana, a w tej mojej gablotce mam jeszcze sporo innych warzywek, które są jeszcze całkiem malusie. Zobaczcie, jakie malusie są moje, to jest rukiew wodna, są naprawdę malutkie, ale rosną. One też były uprawione na wacikach, także słuchajcie,
tak naprawdę te rośliny są jeszcze za malutkie. Te pójdą do ogrodu za tydzień, a te prawdopodobnie za dwa. Tutaj się chciałam Wam pochwalić. Mam seler, który będzie miał czerwone pędy. Także nie mogę się doczekać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Także dużo, dużo dzieje się w ogrodzie. Dużo planowania, dużo takiego dobrego rozplanowywania ogrodu. O, jeszcze Wam pokażę moje pory, tak? Moje pory tak siedzą, tak nieszczęśliwie trochę już w tych doniczkach, w których były wysiewane, ale są też za małe. One tutaj już wychodzą im ładnie z tej strony korzeni, ale są jeszcze też za małe, także jeszcze przynajmniej tydzień to całe towarzystwo sobie czeka w tych wszystkich multiplatach, ale to jest okej, dlatego że tak jak mówię, początek kwietnia to będzie świetny, świetny czas na wysadzanie wszystkiego do ogrodu. Także ja ze swojej strony Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Powiem Wam już, co się dzieje. To się dzieje, że ja za tydzień wyjeżdżam na wycieczkę, którą oprowadzam dla angielskiej firmy po ogrodach Cornwalli. W związku z tym na pewno będę pokazywała i na Instagramie, i na blogu, mam nadzieję, i również na vlogu piękne ogrody Cornwalli. Tam też rododendrony szaleją, magnolie. Później wracam na jeden dzień do Toadpool, zabieram Alberta i lecimy do nareszcie do Zgorzałego. Także w Zgorzałem za dwa tygodnie będą warsztaty praktyczny ogrodnik, które będzie prowadziła Alina z Andrzu przez dwa dni, a przez trzeci dzień będę ja prowadziła w niedzielę, a potem wyobraźcie sobie, w poniedziałek przyjeżdża już do nas ekipa filmowa i zaczynamy kręcić drugą serię Grunt to Ogród. Także naprawdę dużo, dużo się dzieje. No i jeszcze przy okazji są święta wielkanocne i jeszcze przy okazji kiedyś trzeba będzie wrócić tutaj do Anglii, dlatego że oczywiście Albert chodzi do szkoły w Anglii. Także będę starała się na bieżąco Wam wszystko pokazywać. A teraz tradycyjnie razem z Jelly żegnamy się. Jelly, powiedz papa. Powiedziała. Jest taki mądry kot. Ja to mam szczęście. Życzę Wam super tygodnia w ogrodzie. Papa. Pa.